Richard Olinson, Cienista Dolina. Prolog. Helm, ten, którego oczy nie śpią, Bóg strażników stał czujnie, obserwując innych bogów. Proces gromadzenia się zakończył. Odliczył się każdy z bogów, półbogów i żywiołaków. Ściany goszczącego ich wspaniałego panteonu od dawna już nie istniały, lecz pozostały okna zawieszone w pustce powietrza. I to przez nie Helm wyglądał na popadający w rozkład wszechświat. Panteon z jego wieloma niedokończonymi ołtarzami znajdował się w sercu tego złowrogiego rozpadu. Wybudowano go na skarpie, która była jedynie na tyle duża, by stać się miejscem spotkań bogów. Ścieżka z szarych, pokruszonych kamieni wznosiła się na wprost, poprzez morze rozkładu aż do miejsca przeznaczenia, które leżało poza zasięgiem widzenia bogów. Była to jedyna aleja, którą można się było wydostać z Panteonu. Lecz żaden z bogów nie był wystarczająco naiwny, by na nią wstąpić, obawiając się, że urwista ścieżka może go zaprowadzić w miejsce bardziej przerażające od tego, w którym się znajdował. Przestrzeń wokół wyspy przypominała białe płótno nakrapiane hebanowymi gwiazdkami. Promienie światła tak silnego, że nawet oczy Boga nie mogły w niezbyt długo spoglądać, zapłonęły na przetykanych kością słoniową gobelinach. Promienie te układały się w runy i Helm zadrżał, odczytując je. Wszystko, co było, odeszło. Wszystko, co wiedzieliśmy. Wszystko, w co wierzyliśmy, jest kłamstwem. Czas bogów dobiega końca. A potem runy zniknęły. Helm zastanowił się, czy to jeden z przyzwanych bogów wysłał tę zagadkową wiadomość, by przestraszyć pozostałych. Wiedział, że runy zostały przesłane przez potęgę większą niż moc któregokolwiek z otaczających go. Helm wsłuchiwał się w głuchy ryk grzmotu, kiedy powietrze zapełniły zastępy szarych chmur, poprzecinanych czarnymi żyłkami błyskawic. Nad Panteonem zapadł zmrok. Chmury przesłoniły nieskazitelne białe niebo, a wznosząca się z Panteonu stroma ścieżka skruszyła się i zapadła w rozległą toń morza rozkładu. Helm był pierwszym z przezwanych. W jednej chwili znajdował się w swojej świątyni, wciąż rozpamiętując i rozważając swe ostatnie porażki w roli strażnika Lorda Ao, a w następnej stał już samotnie w środku Panteonu. Wkrótce zaczęli pojawiać się inni pokrewni bogowie. Wydawali się zdezorientowani, osłabieni podróżą do tego miejsca. Miejsca innego od wszystkiego, co było do tej pory znane. Wezwania przyszły do nich, nosząc oblicze i postać tego, czego każdy z bogów najbardziej się obawiał. Mistrze, bogini magii, objawiło się ono w formie przepowiedni o magicznego chaosu. Dla pięknej Sune Ognistowłosej, bogini miłości i piękna, przybrała postać wymęczonej, toczonej chorobą istoty, która przeklinała swój los, dostarczając Sunę na miejsce. Do czarnego lorda Baina wezwanie przyszło w postaci całkowitej miłości i zrozumienia, światła, które paliło jego esencję, porywając go z jego królestwa. Wodząc powoli wzrokiem, Helm obserwował lorda Baina, panią Mystrę i lorda Myrkula, toczących zawziętą dyskusję, po której kulminacji Mystra oddaliła się gwałtownie, szukając dla siebie bardziej odpowiedniego towarzystwa. Spoglądając w inną stronę, Helm zobaczył Lirę, boginię radości, o nieco zmartwionym wyrazie twarzy, odruchowo zaciskając i prostując palce, łapiące się na tej czynności i patrząc na swoje ręce z przerażeniem. Za nią Ilmater, bóg cierpienia, nie mógł powstrzymać potoku gromkiego śmiechu, tańcząc w miejscu i szepcząc do siebie komentarze. Przyglądającego się badawczo obliczom zgromadzonych Helma otoczyła mała grupka bóstw, którymi wezwanie tak bardzo nie wstrząsnęło. Bóg strażników starał się zignorować apele bogów, dla których godność najwidoczniej już się nie liczyła, kiedy jęcząc i wczepiając się w niego błagali o informacje. Mój dom został zniszczony! Moja świątynia w planach została zrujnowana! Bogowie powtarzali skargi jeden za drugim, ale Helm był głuchy na ich słowa. Ao wystosował wezwania. Wszystko będzie wyjaśnione w swoim czasie. Odpowiedział każdemu z nich, lecz wkrótce znużyło go powtarzanie i gwałtownie odegnał od siebie grupę. Nadchodziła zmiana. Co do tego nie mogło być wątpliwości.
Doszedł do takiego wniosku, rozważając wolę jego nieśmiertelnego pana Ao. Ao miał tak ogromną wolę, że powstał z mgły chaosu u początku czasu i zaczął tworzyć równowagę pomiędzy siłami porządku i chaosu. Z tej równowagi życie, najpierw za sprawą bogów w niebie, potem śmiertelników w krainach. Ao, stwórca wszech rzeczy, wybrał Helma na swoją prawą rękę. I Helm wiedział, że to moc Ao sprowadziła bogów do tego miejsca szaleństwa i zgubienia. Gdy Helm stał w ciszy, zastanawiając się, Talos, bóg burz, gwałtownie wystąpił naprzód. Koniec tych sztuczek, powiadam. Jeśli nasz pan ma jakąś sprawę, pozwólmy mu przemówić. Pozwólmy, aby jego mądrość wypełniła nasze niedobre serca i puste umysły. Talos wypowiedział słowo mądrość z taką ilością odrazy, do jakiej był w stanie się zmusić. Innych to jednak nie przekonało. Strach Talosa był równie oczywisty, jak ich własny. Wyzwanie boga burz pozostało bez echa. Wszyscy, którzy stali na wyciągnięcie ręki od niego, odsunęli się. W ciszy, jaka zapadła po wybuchu Talosa, zawarta była odpowiedź bardziej deprymująca niż jakiekolwiek oświadczenie. W tej ciszy brzmiała ostateczność osądu Ao. Wtedy bogowie zrozumieli, że ich los, jakikolwiek by miał być, został przypieczętowany na długo przed przyzwaniem. Okropna cisza, wypełniająca wielką salę, została rozpoznana. Wy, którzy utrzymujecie równowagę, zwracam się do każdego z was i do wszystkich razem. Był to głos Ao, a słychać w nim było moc istoty tak potężnej, że bogowie w odpowiedzi padli na kolana. Lord Bane jako jedyny przyklęknął na chłodnej podłodze Panteonu na jednym tylko kolanie. Jakże szlachetne było wasze dziedzictwo. Do was należała moc, by oddalać wiecznie obecne zagrożenie nierównowagi między porządkiem a chaosem, a wy zachowujecie się jak dzieci, uciekając się do nikczemnej kradzieży w waszej pogoni za władzą. Bane nagle zastanowił się, czy istota, która dawno temu dała bogom życie, zwołała swoje stworzenia po to, by naprawić swą pomyłkę i zacząć od nowa. Być może w przyszłości zginiesz, Bane, oświadczył Ao. Jak gdyby myśli Czarnego Lorda zostały wypowiedziane na głos. Ale nie pozwól, by cię to kłopotało, gdyż taki los będzie i tak łaskawy w porównaniu z tym, co wkrótce ci przypadnie. Tobie i innym bogom, którzy zawiedli moje zaufanie. Na te słowa wystąpił naprzód Helm. Lordzie Ao, tablice były w moim posiadaniu. Pozwól zatem... Zamilcz, Helmie! Inaczej będziesz cierpiał los podobny do ich losu. Helm zwrócił się twarzą do zgromadzenia bogów. Teraz przynajmniej znacie swoje przewinienie. Tablice przeznaczenia zostały skradzione. Z ciemności wystrzeliła smuga światła, otaczając boga strażników. Wiązki białych płomieni otoczyły jego nadgarstki i kostki i Helm został podniesiony na niemożliwą do określenia wysokość. Prawie poza zasięgiem zmysłów innych bogów, przyglądając się temu z otwartymi ze zdumienia ustami. Bóg strażników, którego nikt przedtem nie pozbawił w taki sposób kontaktu z podłożem, zacisnął zęby bezradnie, patrząc na plamę mroku. Mroku ciemniejszego niż kiedykolwiek widziano, który istniał, aby pochłaniać. Mroku, który był gniewem Lorda Ao. Stajesz więc przy swych towarzyszach, a nie przy swoim panu, dobry Helmie? Tak, odpowiedział przez zaciśnięte zęby Bóg. W tej samej chwili Helm został ciśnięty w dół, a jego upadek był zbyt szybki i gwałtowny, by inni bogowie mogli go wyśledzić. Zakrwawiony i potłuczony od uderzenia, zmagał się, by powstać i raz jeszcze spojrzeć w twarz samemu panu, lecz przerosło to jego siły. Jego towarzysze nie uczynili żadnego ruchu, aby mu pomóc. Odwracali też oczy od jego błagalnego wzroku, pochyleni, wpatrzeni w kamienną podłogę Panteonu. Pojedyncze przebłyski światła ukazywały zbliżające się czarne kręgi energii otaczające bogów. Nie będziecie już dłużej przesiadywać w swoich kryształowych wieżach, spoglądając w dół na krainy, jakby były stworzone wyłącznie dla waszej rozrywki. Wygnanie, mruknął bez tchu Bane. Zapewne, powiedział Lord Myrkul, bóg umarłych, czując, że trwoga przeniknęła nawet do jego jądra, jego pozbawionej życia duszy.
Nie będziecie już dłużej ignorować tego najważniejszego celu, dla którego zostaliście stworzeni. Powinniście zdawać sobie sprawę z waszych wykroczeń i przypominać sobie o nich bez końca. Grzeszyliście przeciwko swemu panu i poniesiecie za to karę. Bane poczuł, jak zbliżają się wstęgi ciemności. Złodziej! Krzyknęła Mystra. Pozwól nam odkryć dla ciebie tożsamość złodzieja i zwrócić tablicę. Tyr, Bóg Sprawiedliwości, wzniósł ramiona w błagalnym geście. Nie każ nam wszystkim płacić za głupotę jednego z naszych braci, Lordzie Ao. Ciemność, niczym strzał z bicza, cięła w poprzek twarzy Tyra, który upadł w tył, krzycząc i zaciskając kurczowo dłonie w swych teraz już bezużytecznych oczach. Nie obchodzi was nic prócz ratowania własnej skóry. Bogowie zamilkli. Mroczne wstęgi napierały na nich gwałtownie, spychając ich bliżej ku sobie. Jak gdyby takie spędzanie w stado miało stworzyć pojedynczy cel dla gniewu, a o... Bogowie zaczęli krzyczeć. Jedni ze strachu, inni z bólu. Nie przywykli do takiego traktowania. Tchórze! Kradzież tablic była ostateczną obrazą. Zwrócicie mi je, ale najpierw zapłacicie za 1000-lecie rozczarowania. Bane nie poddawał się naporowi wiązek energii, kiedy nagle drapieżne wstęgi ciemności wystrzeliły, zmieniając się w oślepiające, chłodno-niebieskie płomienie, które zaczęły go palić. Odwrócił się od światła i przez chwilę spotkał się spojrzeniem z Mystrą, która także z lekkim uśmiechem na twarzy nie ustępowała pod naporem. A potem wiązki ciemności schwytały Bane'a i jego świat wypełnił ból, tak silny, jak tylko Bóg mógł sobie wyobrazić i wytrzymać. Po cierpieniu, które zdawało się trwać wiecznie, wszyscy bogowie zostali złapani przez kręgi mocy i ściśnięci jeden obok drugiego. Dopiero wtedy mogli się na nowo poruszać i myśleć. I bać się. Tego byli już najzupełniej pewni. Wtedy udało się przemówić lordowi Talosowi. Głosem słabym, zachrypniętym wydusił przerażony. Czy to koniec? Czy możliwe, aby to było wszystko? Nagle bogom zdawało się, że Panteon znikł, a każdy z nich, wciąż opasany wiązkami ciemności i związany z towarzystwem, spoglądał wprost w twarz tego, czego się najbardziej obawiał. Chaos, ból, miłość, niewiedza. I każdy z nich zobaczył też swoje własne zniszczenie. To był jedynie przedsmak mego gniewu. Teraz pijcie z czary wściekłości prawdziwego Boga. I bogowie usłyszeli dźwięk jak żaden inny na świecie. Z ich ust wydobył się potworny krzyk. Mystra walczyła o odzyskanie choć odrobiny kontroli, zapadając się w dół niesamowitego wiru, zaprzeczającego wszystkim regułom rzeczywistości. Cierpiała ból nie do zniesienia, kiedy jej boski stan był z niej wydzierany. Bogini magii nie była jednak jedyną, która przeżywała męczarnię. Wszyscy bogowie, z wyjątkiem Helma, zostali strąceni z niebios. Po pewnym czasie Mystra obudziła się w krainach. Z przerażeniem stwierdziła, że jej forma została zredukowana do pierwotnej esencji. Jej ciało było teraz żarzącą się masą jasno-błękitnego światła. Zdobędziesz awatara. Głos Ao brzmiał w jej umyśle. Posiądziesz ciało śmiertelnika i będziesz żyła jak człowiek. Może wtedy docenisz to, co kiedyś miałaś na wyciągnięcie ręki. A potem została sama. Upadła bogini wyczekiwała jeszcze przez chwilę, a słowa Lorda Ao odbijały się bez ustanku echem w jego głowie. Jeżeli miała wcielić się w awatara, posiąść ciało z krwi i kości, to Ao naprawdę zamierzał utrzymywać bogów poza planami. Chociaż Mystra podejrzewała, że będzie on chciał ukarać swoje sługi i z tej okazji zaplanowała nawet ukrycie szczątków swojej mocy w krainach. Nie mogła się tak po prostu pogodzić z utratą swojego statusu, utratą swojego olśniewającego pałacu w niebiosach. Bogini rozejrzała się dookoła, dygocząc, na ile była w stanie w swojej bezcielesnej formie. Krajobraz, w którym się znalazła, mógł wydawać się atrakcyjny śmiertelnikom. Wokół rozciągały się pofalowane wzgórza, a na zachodzie horyzont zdominowały kształty starego, rozsypującego się zamku.
Tak, w większości ludzi scenaria taka wydawałaby się kojąca, pomyślała Mystra, ale to niemiły widok dla oczu w porównaniu z moim domem. Królestwo Mystry znajdowało się w Nirwanie, planie ostatecznego porządku. Był to doskonale zorganizowany, nieskończony obszar, gdzie światło i ciemność, gorąco i chłód były idealnie zbalansowane. W przeciwieństwie do chaotycznego krajobrazu krain, struktura Nirwany podobna była do wnętrza ogromnego zegara, którego przekładnie spotykały się w równych, idealnie odmierzonych odstępach. Na każdej z tych przekładni opierała się domena jednego z zamieszkujących plan praworządnych bogów. Oczywiście Mystra uważała swoją za najpiękniejszą w Nirwanie, a właściwie we wszystkich planach. Bogini magii przez chwilę przyglądała się uważnie szczątkom zamku, a potem po cichu przekleła Ao. Nawet gdyby ta ruina była dopiero co zbudowana, byłaby niczym więcej niż schowkiem w moim domu, pomyślała zgorzkniale. A wizerunek jej wspaniałego, błyszczącego pałacu pojawił się ponownie w jej umyśle. Wypełniający jej domenę zamek zbudowany był z czystej magicznej energii, wyplecionej wprost z osnowy magicznej mocy otaczającej Feyrun. Jak wszystko w Nirwanie, pałac miał doskonałą strukturę i był wieczny. Jego wieże miały dokładnie tę samą wysokość, okna te same wymiary. Nawet magicznie ukształtowane cegły, z których postawiono zamek, były identyczne. Zaś w centrum domu Mystry znajdowała się jej biblioteka, zawierająca każdą księgę i zwój, wymieniająca każde z kiedykolwiek znanych na świecie zaklęć i kilka jeszcze nieodkrytych. Mystra zwróciła wzrok na ciemne, burzowe chmury, które wypełniły niebo. Będę miała swój dom z powrotem, Ao, powiedziała łagodnie. I to niedługo. Patrząc na przetaczające się po niebie obłoki, bogini magii zerknęła na coś jarzącego się w powietrzu. Kiedy starała się skupić na zwisającym z chmur promieniu, poczuła, że kręci się jej w głowie. Wciąż jestem oszołomiona, takie mało, pomyślała, próbując jeszcze raz dojrzeć, co migotało w przestrzeni od nieba do pobliskich ruin zamku. Po chwili jej wzrok wyklarował się i rozpoznała falujący przed jej oczami obraz. Niebiańskie schody. Schody, bez przerwy zmieniające swój kształt, jak obserwowała Mystra, były popularną drogą podróży bogów między ich domami w planach, a krainami. Choć bogini z rzadka korzystała z mostów do Feyrunu, wiedziała, ile z nich znajdowało się w krainach i że prowadziły do Nexusa w niebiosach. Nexus z kolei prowadził do siedzib wszystkich bogów. Podczas gdy Mystra wpatrywała się nie wciąż zaczerwienionymi oczami, schody, najpierw w postaci drewnianej spirali, zmieniły się w piękną marmurową drabinę. W pewnej chwili bogini zdała sobie sprawę, czemu było jej tak trudno się na nich skoncentrować. Widzieli je jedynie bogowie albo śmiertelnicy wielkiej mocy. W obecnej chwili nie była żadnym z nich. Świadomość ta popchnęła boginię do działania. Przystąpiła do odzyskania okruchów mocy, które ukryła u zaufanej osoby w krainach na parę godzin przed wezwaniem Ao. Zaczęła rzucać zaklęcie, by zlokalizować swoją schowaną moc. Nawet w swej rozmytej formie bogini magii z łatwością wykonała szereg skomplikowanych gestów i dopełniła inkantację czaru, ale kiedy już skończyła go rzucać, nic się nie stało. Nie! Wykrzyknęła Mystra, a jej głos odbił się echem po wzgórzach. Nie możesz odebrać mi siłą mojej sztuki, Ao! Nie zniosę tego! Bogini spróbowała raz jeszcze rzucić zaklęcie. Z ziemi wystrzelił słup zielonej energii, przemieszczając się szybko i otaczając Mystrę. Krzyknęła, kiedy energia uderzyła w jej bezpostaciową formę. Błyskawice zielonego światła przebiły biało-niebieski obok mgły, którą była bogini, sprowadzając na nią wrzask bólu. Jej wzrok spoczął na czarnych chmurach wirujących wokół błyszczących niebiańskich schodów, a chwilę później straciła przytomność. Na szczycie schodów, w neksusie planów, Lord Helm, Bóg Strażników, obserwował, jak zaklęcie Mystry spełzło na niczym, a jego efekt pozbawił ją świadomości. Helm był wciąż poobijany i zakrwawiony od gniewu Ao,
lecz w przeciwieństwie do innych bogów zachował postać, jaką zwykle przyjmował w planach. Ogromnego, uzbrojonego wojownika z otwartymi oczami wymalowanymi na rękawicach. Wzrok Helma był niezmącony. Odbijał jednak jego smutek, kiedy odwrócił się i spojrzał w górę na wiszącą nad nimi pulsującą czarną chmurę. Co z moją karą, Lordzie Ao? Przez jakiś czas panowała cisza. A kiedy Ao przemówił, Helm powoli skinął głową. Odpowiedź na jego pytanie była niespodziewana. Rozdział pierwszy. Przebudzenia. Najcięższa od niemal roku ulewa pochłonęła wąskie ulice twierdzy Zentil. Ale Tranus Kjalton tego nie zauważył. Nic nie mogło zakłócić jego snu. Okiennica małego wynajętego pokoju, który dzielił z piękną, acz samotną Angelique Cantran, żoną najbogatszego kupca sprowadzającego dla miasta przyprawy, drżały niezauważalnie w obliczu szalejących na zewnątrz sił. Jedynie chłodny powiew, który zdawał się nagle przyjąć jakiś kształt, zagroził jego spokojowi, gdy przepłynął przez pomieszczenie w kierunku śpiącego mężczyzny i znikł pomiędzy jego częściowo otwartymi ustami. W powietrzu przetoczył się grzmot. Tranus śnił o mrocznej przestrzeni, gdzie jedynie krzyki umierających wywoływały zadowolenie pana jego. Zacienionej postaci na tronie z wysadzanych klejnotami czaszek. Ogniście czerwone obłoki gazu na przemian wylatywały i wlatywały przez oczodoły, niknąc następnie w otwierających się i zatrzaskujących szczękach, które wydawały się nadal krzyczeć, długo po tym, jak powinna skończyć się ich agonia. Postać na tronie z czaszek była zbyt duża jak na człowieka. Miała jednak z grubsza ludzki wygląd. Nieprzenikniona czerń noszonych przez nią szat ożywiana była jedynie rzadkimi pasmami czerwieni. Na prawej ręce stwór nosił inkrustowaną klejnotami rękawicę, splamioną krwią, której nic nie mogło spłukać. Przestrzeń otaczająca tron przesłonięta była pobłyskującymi na niebiesko mgiełkami. Choć piekielne pomieszczenie zdawało się nie mieć ścian, sufitu ani podłogi, można było wyczuć rodzaj osaczenia duszącego tych nieszczęśników, którzy trafili tu, zanim upłynęły ich ostatnie chwile i zanim spojrzeli w prawdziwą twarz odrażającego stwora siedzącego na tronie. Teraz jednak przerażająca istota wydawała się zadowolona, siedząc samemu, przyglądając się złotemu kielichowi wypełnionemu łzami jej wrogów. Władca tego strasznego miejsca, Bóg Bane, spojrzał nagle na śniącego. Podniósł puchar i spełnił toast. Tranus zbudził się gwałtownie, nerwowo łapiąc powietrze. Było to tak, jakby sen pochłonął go do tego stopnia, że zapomniał o oddychaniu. Szaleństwo, pomyślał. Jego dłonie i stopy były odrętwiałe i musiał wygrzewać się z łóżka, żeby stanąć silnie na ziemi, pobudzając mrowiące kończyny. Wtedy poczuł nagłą potrzebę ubrania się i wkrótce poczuł chłodny dotyk na swej skórze. Angelique poruszyła się lekko, sięgając w jego kierunku. Tranus, powiedziała niezadowolona, że zostawił za towarzysza jedynie ciepło, jakie jego ciało pozostawiło w jedwabnej pościeli. Wyciągnęła dłoń, odgarniając włosy z oczu. Jesteś ubrany? Rzekła, jakby starała się przekonać siebie samą o tym fakcie i jednocześnie znaleźć dla niego wytłumaczenie. Muszę iść, stwierdził po prostu, choć nie miał pojęcia dokąd. Czuł jedynie palącą potrzebę wyswobodzenia się z ograniczeń budynku. Wracaj szybko, powiedziała, moszcząc się wygodnie w objęciach miękkiego, puchowego materaca. Zaspany wyraz twarzy, który temu towarzyszył, odbijał jej przekonanie, że mężczyzna wróci. Tranus spojrzał na nią i nagle uderzyła go pewność, że już nigdy jej nie zobaczy. Wyszedł, zamykając za sobą drzwi. Na zewnątrz ulewa przemoczyła go do suchej nitki. Ulice miasta ukazały mu się w świetle błyskawic. Z pozoru był sam, lecz wiedział doskonale, by nie ufać złudzeniom. Ulice twierdzy Zentil,
nigdy nie były tak naprawdę opuszczone. Nosiło jedynie starannie wypracowaną przez rzezimieszków i złodziei iluzję takiego stanu. W twierdzy cienie żyły i oddychały, a potwory nawoływały ostrymi, wysokimi tonami ze swych mrocznych kryjówek. Co zadziwiające, Tranus był naprawdę sam. Pozwolono mu przebyć niebezpieczny labirynt, jakby droga została przed nim oczyszczona przez herolda, któremu nikt nie śmiał się przeciwstawić. Podczas wędrówki Tranus myślał o śnie. Wyobrażał sobie, że ulice śliskie były od krwi jego wrogów, a padający deszcz pieścił go niczym łzy wdów po nich. W pobliżu uderzył piorun, powalając fragment ściany. O ziemię wokół mężczyzny uderzył grad gruzu. Lecz on wciąż posuwał się naprzód, nieświadomy niczego poza alarmującym wezwaniem, które dodawało sił jego znużonym nogom, nadawało cel jego rozmiękczonemu ulewom mózgowi i żądze przytępionemu sercu. Tranus zastanawiał się, dlaczego właśnie on, niski kapłan w służbie Bejna, został obdarowany tą wizją, pobłogosławiony tym pożądaniem. Przed sobą zobaczył świątynię Bejna. Zatrzymał się, zafascynowany widokiem. Sylwetka mrocznej świątyni wznosiła się ku niebu ogromnymi wieżami sterczącymi w górę niczym czarne, postrzępione ostrza, czekające, by przebić niczego nie podejrzewającego wroga. Nawet w zaostrzającym obraz świata świetle błyskawic świątynia była całkowicie czarna. Nie było widać ani jednej szczeliny w granitowej fasadzie. Mnożyły się plotki, że świątynia została skonstruowana w Acheron, mrocznej domenie Bejna, a potem sprowadzona do twierdzy Zentil kamień po kamieniu, a spoiwem, które ją scementowało, była rzeka krwi i cierpienia. Tranus był zdziwiony, nie ujrzawszy żadnego wartownika przemierzającego granice świątyni. Po chwili usłyszał dochodzący z cienia pijacki śmiech strażnika i jego towarzysza. Dźwięk ten doprowadził go do wściekłości, dla której echem była furia burzy. Tranus spojrzał w górę i zobaczył przez zasłonę deszczu ciężkie chmury pędzące z niewiarygodną szybkością naprzeciw siebie. Nagle niebo eksplodowało. Ogromna biała chmura rozdzieliła się i wystrzeliły z niej ciemne błyskawice. Niebiosa stanęły w płomieniach, gwiazd zostały przysłonięte. Wielkie, ogniste kule mgnęły z nieba w dół. Jedna z nich zbliżała się, szybując prędko, i urosła do okropnych proporcji, kiedy Tranus zrozumiał, że kierowała się ku sanktuarium. Nie miał ani chwili, by wykorzystać ostrzeżenie, zanim kula uderzyła w mroczną świątynię. Tranus stał jak wrośnięty w ziemię, obserwując, jak granitowe iglice zajarzyły się na żółto, potem na ogniście czerwono, a następnie rozpłynęły się, tworząc roztopioną stertę. Odłamki gruzu padały po obu jego stronach, nie robiąc mu krzywdy. Potem kapłan zobaczył, jak ściany zawalają się do środka, a nad mroczną świątynią połyskuje czerwona łuna. Krew i cierpienie jej przeszłych ofiar zdawało się przyjmować kształt ulatujących w górę bąbelków, a w parę sekund cegły, szkło i metal zamieniły się w żarzącą się stertę żużlu i popiołu. W końcu w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia, nie pozostało nic prócz płonących ruin. Tranus ruszył naprzód, w kierunku jej szczątku, zastanawiając się, czy wciąż śni. Parujące, stopione resztki pod jego stopami nie parzyły go, a szalejące w zasięgu jego wzroku ognie jedynie trzaskały i wykasały, w miarę jak się zbliżał, otwierając mu ścieżkę do centrum kataklizmu. Po jego przejściu płomienie powstawały, rozpoczynając swój taniec na nowo. Patrząc na częściowo ocalałe ściany, Tranus wiedział, że znalazł się w pobliżu sali tronowej swego pana i zatrzymał się, gdy wyrósł przed nim obiekt jego poszukiwań. Czarny tron Bejna pozostał nietknięty. W stronę Tranusa popłynęły delikatne białe mgiełki, a ich widmowe kształty otoczyły pieszczotliwie nadgarstki kapłana. Był przez nie prowadzony bez nacisku, zanim nie stanął dokładnie na wprost tronu, na którym wygodnie wypoczywać mógł jedynie olbrzym. Obok niego stała stworzona dla potrzeb człowieka replika. Wysadzana klejnotami rękawica ze snu kapłana spoczywała na mniejszym z tronów. Tranus uśmiechnął się i po raz pierwszy ucieszył się całym sercem. Jego dusza poczuła się wolna.
To było jego przeznaczenie. Będziesz rządził Imperium Ciemności. Jego marzenia o władzy zostały nagrodzone. Posłusznie podniósł rękawice, czując przepływające przez niego dreszcze mocy. Jeden z klejnotów nagle stał się pojedynczym czerwonym okiem, które błysnęło, otwierając się, a potem śledziło ruchy kapłana, błogo nieświadomego tego naruszenia prywatności jego ceremonii. Tajemnicze stróżki złota i srebra spłynęły po rękawicy, gdy Tarnus ostrożnie naciągnął ją na dłoń. Dotkliwy ból przebił jego ramię, kiedy złowrogi ogień poraził jego krwiobieg. Ciemność otoczyła bijące dziko serce kleryka, a jego krew zmieniła się w lód, który wpłynął do jego mózgu, wypłukując wszelkie ślady poprzedniej świadomości człowieka. Jego wargi ułożyły się w słowa „Mój Panie”, kiedy jego dusza została wygnana z ciała w podmuchu białej mgiełki. Czarny Lord spojrzał swymi wątłymi człowieczymi oczami i poczuł nagłą słabość. Ścisnął czarny tron, by dodać sobie sił, a w jego umyśle, teraz żałośnie ograniczonym ludzkim rozumieniem, zawirowało, gdy podjął próbę pojęcia zmian, jakie spowodowało przybieranie awatara. Nie mógł już dłużej przebijać wzrokiem zasłony dla śmiertelników, odczytywać ani wpływać na chwilę i sposób, w jaki umierali jego wyznawcy. Nie mógł przenikać kłamstw, ani przewidywać nieszczęśliwych okoliczności, ani wdzierać się brutalnie do ludzkich dusz, by poznawać prawdę ukryte w ich głębokiej nieświadomości. Nie mógł też być świadkiem niemal nieskończonej liczby wydarzeń jednocześnie, oddziałując na nie i komentując je doskonałą symfonią poczynań, podczas gdy jego umysł zajmował się już czymś innym. Ao, co ty uczyniłeś? Wykrzyknął Bane, czując jak delikatny kamień tronu kruszy się pod naciskiem jego silnych palców. Walczył, by utrzymać swoją wściekłość na wodzy. Niedługo przybędą inni, setki kolejnych czcicieli, których sny także nawiedził. I Bane musiał być przygotowany. Bóg niezgody siedział na małym czarnym tronie, starając się nie zauważać jego większego odpowiednika, który niegdyś do niego należał. Moi wyznawcy będą na mnie patrzyli i widzieli jedynie ludzką postać, myślał. Jakby jeden z nich oszalał, twierdząc, że nawiedził go i posiadł ich Bóg. Doprowadzą jego ciało do śmierci, jak tylko skończą go torturować, by wydobyć z niego, kto naprawdę zrównał świątynię z ziemią. Czarny Lord wiedział, że aby podporządkować sobie swoich czcicieli, musiał wydać się kimś więcej niż człowiekiem. Przywołał wizerunek, jaki nadał sobie w snach i przystąpił do jego ucieleśnienia. Z kontaktu z wyznawcami Bane wiedział, że skarbiec umiejscowiony był gdzieś pod świątynią. Uformował więc w umyśle obraz nefrytowego diademu i wypowiedział zaklęcie, które miało przenieść przedmiot w jego oczekującą dłoń. Chwilę później, uzbrojony w diadem, zaczął recytować czar zmiany kształtu. Jego ruchy były doskonałe i pełne gracji, dokładnie takie, jak wymagało tego zaklęcie. Zaczął od oczu, rozpalając je od głębi czaszki. Otaczająca oczy awatara skóra nie mogła wytrzymać takiego nadwyrężenia, dlatego Bane przekształcał blade ciało, aż stało się czarne i zwęglone. Twarde, jak wygarbowana skóra, przykryta płatami częściowo odsłaniającymi ukryte spustoszenia. Potem z poczerniałej czaszki wyrosły ostre kolce i wizerunek czarnego lorda przybrał najbardziej potworną postać, nie przestając nadal przypominać człowieka. Dłonie Bane'a zamieniały się w pazury zdolne rozerwać na strzępy ciało i kości albo roztrzaskać stal. Noszenie rękawicy stało się bolesne, lecz Bóg wiedział, że nie ma wyboru, jeżeli chce zrobić wrażenie na swoich czcicielach. Słyszał już ciężkie, powłóczyste kroki swoich kapłanów, żołnierzy i magów przebijających się przez rumowisko w kierunku roztrzaskanej sali tronowej. Bane wyczuł, że coś było nie w porządku z zaklęciem. Był przekonany, że doskonale odprawił rytuał, lecz płynąca przez niego moc, za sprawą której dokonywał pożądanych przez siebie zmian, zaczęła nabierać impetu i nie chciał ustąpić, pomimo jego mentalnych poleceń.
Otaczające go powietrze sprawiało wrażenie, jakby stężało i wkrótce miało wycisnąć z niego życie. Przez chwilę czysto ludzkiej paniki dążył do zakończenia czaru. Zamiast tego odkrył, że jego nowe wcielenie odziane jest w czarne skóry i oblepione czerwieniejącą bluźnierczo krwią. Czarny lord roztrzaskał diadem, by zaprzeczyć działaniu zaklęcia, które całkowicie wymknęło się spod jego kontroli. Zamiast jednak odzyskać ludzkie ciało, Bane odkrył, że efekty czaru nie zniknęły i że zachował stworzoną przez siebie monstrualną formę. Bane nie miał czasu na rozważanie zagadkowego przebiegu działania czaru. Pierwszy spośród grona jego czcicieli pojawił się z wyciągniętą bronią, gotów zniszczyć tego, kto zbezcześcił mroczną świątynię. Wyznawca nie miał nawet szans otworzyć ust, zanim czarny lord stanął na wysokości tronu i przemówił. Na kolana przed twoim bogiem, powiedział po prostu, trzymając świętą rękawicę ponad drżącą, uśmiechniętą szeroko głową swojego awatara. Kleryk natychmiast rozpoznał artefakt i zrobił, co mu kazano, z wyrazem szoku na twarzy. Kolejni spieszący do zrujnowanej świątyni czciciele, jeden za drugim szli za jego przykładem. Bane patrzył w przerażone twarze swoich wyznawców, powstrzymując zbierający w nim wybuch śmiechu. Midnight zamknęła oczy, czując świecące nad nią poranne słońce, czule pieszczące jej twarz niczym ciepłe palce. To były proste chwile, w których wspomnienie delikatnej strony życia brało górę nad czarodziejką, pozwalając jej rozkoszować się błogim zapomnieniem wyzwań, jakimi ostatnio stawiała czoła. Będąc bliska 25 wiosen, Midnight przemierzała krainę i, jak uważała, nie pozostało wiele rzeczy zdolnych ją jeszcze zaskoczyć. Doświadczenie mogło ją jednak, jej zdaniem, lepiej przygotować, zwłaszcza w obliczu okoliczności, w których się obecnie znajdowała, a które były najłagodniej ujmując całkiem niecodzienne. Obudziła się w dziwnym łóżku, w miejscu, do którego nie pamiętała, jak trafiła. Za oknem zobaczyła małą polanę. Za nią gęsty las. Gdziekolwiek się znajdowała, nie dotarła do swojego miejsca przeznaczenia, czyli otoczonego murami miasta Arabel w północnym Kormyrze. Jej ubranie, uzbrojenie i księgi były zgrabnie ułożone w stosik na mistrzowsko wykonanej komodzie, stojącej w odległym krańcu ładnie przyozdobionego pomieszczenia. Jakby ktoś, kto się nim zajął, chciał umieścić dobytek Midnight na widoku. Nawet jej sztylety pozostawiono w zasięgu ręki. Wciąż czując się nieswojo, Midnight zauważyła, że jest ubrana w piękną koszulę nocną, z przedniego jedwabiu o kolorze pierwszych zimowych szronów, białą z bladoniebieskimi elementami. Młoda kobieta niezwłocznie sprawdziła swoje księgi i odczuła ulgę, stwierdzając, że są nietknięte. Potem podeszła do okna i otworzyła je, wpuszczając do pokoju świeże powietrze. Otwarcie okna wymagało pewnego wysiłku, jak gdyby było ono zapieczętowane i nieruszane przez lata. Pomieszczenie jednakże było nieskazitelnie czyste i z pewnością ostatnio sprzątane. Odwracając się od okna, Midnight zauważyła oprawione w złotą ramę lustro. Wizerunek, jaki ujrzała odbity w jego tafli, był zaskakujący. Jej sięgające do pasa włosy zostały umyte i skrupulatnie wyszczotkowane. Na policzkach ujrzała sztuczny, choć subtelny rumieniec młodej panny. Jej wargi były niezwykle karmazynowe. Ktoś nałożył też wyjątkowo delikatny saladynowy cień nad jej oczami. Nawet pieczołowicie utrzymywana sylwetka jej zgrabnego ciała złagodniała. W porównaniu do brudnej, spoconej poszukiwaczki przygód, która przeżyła poprzedniej nocy nieziemską burzę na drodze do Arabel, kobieta z odbicia w lustrze wyglądała prawie jak bogini, mogąca omamić wyznawców przy pomocy swego nadnaturalnego powabu. Midnight sięgnęła do gardła i wyczuła pod koszulą chłodny metal wisiorka. Zdjęła siebie suknię i przesunęła się bliżej lustra, by przyjrzeć się lepiej naszyjnikowi.
Był on biało-niebieską gwiazdą z żyłkami energii przebijającymi się przez powierzchnię jak miniaturowe błyskawice. Kiedy odwróciła wisiorek, by zbadać jego odwrotną stronę, poczuła, jak skóra na jej karku lekko się naciąga. Łańcuszek naszyjnika był wczepiony w jej skórę. Rzucenie na gwiazdę prostego czaru wykrycia magii wymagało całkowitej koncentracji, lecz jego rezultaty były zdumiewające. Wisiorek wybuchł gwałtownym światłem, rozjaśniając całe pomieszczenie. Ten prosty element biżuterii zawierał moc tak silną, że pod Midnight ugięły się kolana, a pokój powoli zakręcił się dookoła. Dziewczyna zwróciła się w kierunku łóżka. Przeszła kilka kroków do wypchanego pierzem materaca i położyła się nań, zanim zasłabła. Ściskając palcami prześcieradło, zamknęła oczy, dopóki nie przeszły jej odczuwane wcześniej zawroty głowy. Potem odwróciła się na plecy i jeszcze raz rozejrzała po pokoju. Myśli pobiegły jej do wydarzeń z poprzedniego miesiąca. Midnight przyłączyła się wtedy do rysiej kompanii pod dowództwem Norella Talbota, mniej niż 3 tygodnie temu w Immersea. Talbot dowiedział się o śmierci wielkiego jaszczura na wybrzeżach Morza Wyvern. Ten właśnie jaszczur zaatakował wcześniej przekraczających pustynię Anorok wysłanników dyplomatycznych, o czym nie wiedzieli mężni bohaterowie, którzy dopadli wielkowego smoka. Z opowieści jedynego ocalałego wynikło, że smok połknął w całości odwiedzających dyplomatów i pożarł rozliczne bogactwa przewożone przez nich jako dary dla władców Kormyru. Talbot chciał odnaleźć resztki smoka i odzyskać pewną ilość połkniętych przez niego magicznie zabezpieczonych sakiewek. Z pewnością była to brudna robota, ale również bardzo dochodowa. Poszukiwania powiodły się, a zadanie rozpieczętowania sakiewek przypadło Midnight. Większą część dnia zabrało jej ostrożne zdjęcie skomplikowanych zabezpieczeń, którymi czarodzieje obłożyli przedmioty. Kiedy w końcu udało jej się rozbroić magiczne pułapki, drużyna była zawiedziona, dowiedziawszy się, że zawartością woreczków było coś, co Talbot określił jako traktaty i kontrakty handlowe. Midnight jednak pozostała z kompanią, jako że Talbot wypłacał im wynagrodzenie z zapasów złota, które zgromadził podczas poprzedniej wyprawy. Lecz nie dalej niż tego samego wieczora dowiedziała się o jego tajnej misji. Została tedy zmieniona na warcie przez Gultara, krzepkiego mężczyznę, który rzadko się odzywał, i zapadła w głęboki sen, kiedy zaalarmował ją dźwięk podniesionych głosów. Głosy nagle ucichły, a Midnight, przygotowana do obrony, udawała, że śpi. Po jakimś czasie głosy znowu podjęły rozmowę i tym razem Midnight rozpoznała Talbota. Rzuciła czar jasnosłyszenia, aby podsłuchać konwersację, i dowiedziała się, że ich misja wcale nie zakończyła się porażką. Na zwojach znajdowały się prawdziwe imiona wielu czerwonych czarnoksiężników staju. Informacje na dokumentach zostały zgromadzone przez różnych szpiegów na usługach króla Azuna jako zabezpieczenie w obliczu zwiększającego się zagrożenia ze strony wschodniego imperium. Treść tych pergaminów mogła zniszczyć czerwonych czarnoksiężników. Midnight była ostatnim rekrutowanym członkiem drużyny i to z ważnego powodu. Bliźniaki Paris i Bartholomew Gwyn byli prawdziwymi czarodziejami kompanii. Odmówili oni mieszania się do otwierania sakiewek, bojąc się, że zostaną pokonani przez pieczętującą je magię odległego imperium. Zmusili Talbota do wynajęcia innego czarodzieja, by wykonał to zadanie z zamiarem zgładzenia nowego członka drużyny po ukończeniu roboty. Talbot jednakże chciał powiedzieć Midnight prawdę i dać jej okazję przyłączyć się do nich. Poszukiwali wrogów czerwonych czarodziejów, by przekazać pergaminy osobie oferującej najwyższą cenę. Kiedy mężczyźni się spierali, Midnight użyła swojej magii, by skraść cenne pergaminy i niepostrzeżenie uciec. Wyruszyła w kierunku północnym od obozu na trakcie Kalantera, zmartwiona dziwnym zachowaniem jej wierzchowca. Podróżowanie nocą nigdy dotąd nie niepokoiło zwierzęcia. Jego krwisto-czerwona grzywa powiewała dziarsko na wietrze nawet w najciemniejsze godziny poranka. Tej nocy jednak koń nie pozwolił Midnight przerwać powolnego, wyważonego tempa jazdy, którym przemierzali końcowy dystans opuszczonego, jak się wydawało, traktu prowadzącego do warownego Arabel
i znajdującego się tam sanktuarium. Musimy dotrzeć do miasta jeszcze tej nocy. Czule wyszeptała Midnight, zmęczona już wrzeszczeniem, kopaniem i przemawianiem do konia, by pobudzić go do działania. Po jakimś czasie zaczęła się obawiać, że kompania ją doścignie. Jednakże w zasięgu wzroku nie było widać nikogo na otwartej przestrzeni drogi. Nie było tu także żadnych przylegających do traktu skupisk drzew, które mogłyby skrywać zasadzkę. Midnight wyczuwała pergaminy ukryte w pelerynie. Och, Talbot i jego ludzie będą ją za to ścigać. Choć nie odczytała jeszcze napisów, zdawała sobie sprawę z ich potęgi. Potęgi zdolnej zatrząść odległym cesarstwem. Wierzchowiec uniósł się na tylnych nogach, ale w zasięgu zmysłów Midnight nie było nic, co mogłoby wzbudzić niepokój zwierzęcia. A potem zwróciło uwagę na gwiazdy. Wiele z nich wygasało, by następnie zabłysnąć na nowo w ogromnych skupiskach. Midnight podniosła rękę do góry w obronnym geście, gdy nagle pojawili się bracia Gwyn, dosiadający z samego powietrza, atakując ją z przodu i zza pleców. Ciemność oskrzydlająca Midnight wypluwała z szarżujących na nią Talbota i resztę jego ludzi. Kobieta walczyła dobrze, lecz przewaga liczebna stawiała ją w niebezpiecznej sytuacji. Jedynie fakt, że była w posiadaniu pergaminów, powstrzymywał napastników od jej natychmiastowego uśmiercenia. Kiedy strącono ją z konia, zaczęła błagać boginię Mystrę o wsparcie. Ocalę cię, moja córko, odpowiedział głos słyszany jedynie dla Midnight, pod warunkiem, że zabezpieczysz powierzoną ci świętość. Tak, Mystro, wykrzyknęła Midnight, wszystko co każesz. Wielka, biało-niebieska kula płomieni wystrzeliła z ciemności z niewiarygodną prędkością. Uderzyła w Midnight i jej przeciwników, otaczając ich oślepiającym kataklizmem płomieni. Kobieta miała wrażenie, że jej dusza jest rozrywana na strzępy. Była pewna, że zginie, a potem zapadła na nią ciemność. Kiedy Midnight się przebudziła, zobaczyła przed sobą wypalony trakt i martwych wszystkich członków rysiej kompanii. Pergaminy zostały zniszczone. Nie było śladu po jej rumaku, a zagadkowa, błękitno-niebieska gwiazda wisiała na jej osmalonym karku. Świętość Mystry. Wciąż oszołomiona czarodziejka zaczęła iść przed siebie. Była niemal zupełnie nieświadoma szalejącej wokół niej nawałnicy. Choć była noc, traktat przed nią był oświetlony jak w południe. Szła nim w kierunku Arabel, dopóki nie zasłabła z wyczerpania. Od chwili, kiedy zemdlała na drodze do momentu przebudzenia w tajemniczym pomieszczeniu, w którym się teraz znajdowała, Midnight nie pamiętała nic. Nieświadomie położyła dłonie na wisiorku, a potem zaczęła się ubierać. Gwiazda stanowiła z pewnością przypomnienie przysługi, jaką wyświadczyła jej Mystra. Tak zdecydowała Midnight. Czemu jednak jest wczepiona w jej skórę? Dziewczyna potrząsnęła z niedowierzaniem głową. Przypuszczam, że będę musiała poczekać na odpowiedź na to pytanie, powiedziała przygnębionym głosem. W odpowiednim czasie znajdą się odpowiedzi. O tym była przekonana. Inną sprawą było, czy będzie się ich domagała, czy też nie. Midnight z niecierpliwością chciała przyjrzeć się nowemu otoczeniu. Skończyła więc prędko zbierać swoje rzeczy. Gdy schyliła się nad plecakiem, wpychając swą księgę czarów razem z ubraniami, delikatny ruch powietrza ostrzegł ją, że nie była sama w nieznanych komnatach sypialnych. W ułamek sekundy później poczuła dłonie na swoich ramionach. Pani, rzekł miękki głos. Midnight odwróciła się twarzą do źródła łagodnego wezwania. Stała przed nią ubrana w biało-różową sukienkę młoda dziewczyna, wyglądająca jak rozkwitająca przy najdrobniejszym poruszeniu delikatna róża. Jej ładna twarz otoczona była długimi do ramion włosami, a gościł na niej wyraz dziecięcego przestrachu. — Pani — zaczęła znów dziewczyna — czy dobrze się pani czuje? — Tak, wszystko w porządku. Ale była ostatniej nocy burza, co? — powiedziała Midnight, próbując uprzejmością rozproszyć jej strach. — Burza? — odrzekła ledwie słyszalnym szeptem dziewczyna. — No tak — odpowiedziała Midnight. Z pewnością wiesz o pustoszącej tą krainę nawałnicy poprzedniego wieczora. Ton Midnight był surowy. Nie chciała dolewać oliwy do ognia, ale też nie chciała dać się oszukać udawaną niewiedzą.
Dziewczyna wzięła głęboki oddech. Nie było żadnej burzy poprzedniego wieczora. Midnight popatrzyła na dziewczynę, wstrząśnięta, że nie znalazła oznak nieprawdy w jej oczach. Czarodziejka spojrzała ponownie w okno i zawiesiła głowę. Jej kruczoczarne, długie do pasa włosy zsunęły się naprzód, przesłaniając jej twarz. Co to za miejsce? Wykrztusiła w końcu. To nasz dom. Mój ojciec i ja mieszkamy tutaj i ty, pani, jesteś naszym gościem. Czarodziejka westchnęła. Nie wydawało jej się przynajmniej, aby była czymś zagrożona. Jestem Midnight z głębokiej doliny. Obudziłam się i odkryłam, że jestem odziana jak prawdziwa dama. Jestem jedynie podróżniczką i wcale nie pamiętam, jak dotarłam do waszego domu, rzekła. Jak masz na imię? Annelie! Wykrzyknął ktoś za plecami Midnight. Dziewczyna zadygotała i zmusiła się do odwrócenia w kierunku wejścia do komnaty, gdzie stał wysoki, żylasty mężczyzna z grubymi, brązowymi lokami na głowie i bujnym zarostem na twarzy. Był ubrany w coś, co przypominało miękki, brązowy habit, przepasany grubym, skórzanym pasem. Wyłogi jego kołnierzyka zdobione były złotą koronką, podobnie jak szerokie mankiety koszuli. Annelie przepłynęła obok Midnight i opuściła pokój, pozostawiając na drodze swego przejścia muskający powietrze zapach jakichś egzotycznych perfum. Być może będziesz na tyle uprzejmy, by wyjaśnić mi, co to za miejsce i jak się w nim znalazłam. Wszystko, co pamiętam, to, że wczorajszej nocy szalała tu dzika burza, powiedziała Midnight. Oczy mężczyzny rozszerzyły się gwałtownie, a jego dłonie bezwiednie powędrowały do ust. Nie mógł ukryć zaskoczenia. Ho, jak nadzwyczajnie, stwierdził, osuwając się na krawędź posłania. Jak brzmi twoje imię, przepiękna podróżniczko? Midnight nagle zaczęła żałować, że nigdy nie pojęła odpowiedniej etykiety, aby z gracją przyjąć ten komplement. Z tej właśnie przyczyny jedynie odwróciła wzrok i z nadmierną uwagą, przypatrując się podłodze, posłusznie wyrecytowała swe imię i pochodzenie. A twoje imię? Zapytała. Słabość, którą wcześniej odczuwała, powróciła i Midnight zmuszona była przysiąść na brzegu łóżka. Jestem Brennan Miller. Jestem wdowcem, jak już się pewnie domyśliłaś. No, razem z moją córką mieszkamy w tym domku w lesie na zachód od traktu Kalantyna. Mężczyzna rozejrzał się po pomieszczeniu ze smutkiem w oczach. Gdy moja żona zachorowała, przeniosłem ją do tego pokoju gościnnego. A tu niestety umarła. Tak naprawdę jesteś pierwszą osobą, która leżała na tym łożu od prawie 10 lat. Jak się tu znalazłam? Po pierwsze, moja droga, jak się czujesz? Zapytał Bernard. No, bolała, zmęczona, niemal oszołomiona. Mężczyzna skinął głową. Powiadasz, że zeszłej nocy była burza. No tak. Okrutna nawałnica naprawdę wstrząsnęła krainami, powiedział Brennan. Meteoryty rozszczepiły niebo i zrujnowały świątynie w każdym ich zakątku. Wiedziałaś o tym? Midnight potrząsnęła przecząco głową. Wiedziała o burzy. Nic o zniszczeniach. Czarodziejka poczuła się, jak napina się jej skóra na twarzy. Raz jeszcze spojrzała w stronę okna. Nagle obraz przed jej oczami całkowicie się wyostrzył. Ale ziemia jest sucha. Nie ma ani śladu nawałnicy. Nawałnica zdarzyła się, owszem. 2 tygodnie temu, panienko Midnight. Najcenniejszy ogier Annelie przestraszył się burzy. Zerwał się z uwięzi i uciekł. Dosięgnąłem go za lasem w pobliżu traktu i tam właśnie ciebie znalazłem. Twoja skóra jarzyła się po światło, która z miejsca mnie oślepiła. Zaciskałaś dłonie na wisiorku zawieszonym na twojej szyi. Nawet gdy cię tu przywiozłem, jedynym, co mogłem uczynić, było rozwarcie twoich zaciśniętych palców. Nie mogłem jednak zdjąć naszyjnika. Z początku obawiałem się, że łoże, na którym teraz siedzimy, będzie ostatnim miejscem twego spoczynku, lecz stopniowo wracały ci siły. Dzień po dniu obserwowałem, jak wracasz do zdrowia, a teraz wydobrzałaś. A czemu mi pomogłeś? Spytała nieobecnym głosem. Odczuwana przez nią słabość przechodziła, w
wciąż jednak czuła się oszołomiona. Jestem kapłanem Taimory, bogini szczęścia. Widziałem cuda, cuda na podobieństwo tego, jaki z pewnością cię dotknął, zacna damo. Midnight odwróciła się i spojrzała na kleryka, ledwie przygotowana na jego kolejne słowo lub też zapał, z jakimi były wypowiadane. Ależ bogowie przemierzają krainę, droga Midnight. Taimory we własnej osobie można ujrzeć między południowym posiłkiem a wieczerzą w zacnym Arabel. Rzecz jasna, jest też skromny datek dla świątyni, jaki trzeba ofiarować w zamian za ten przywilej, ale w końcu czy widok Boga nie jest wart kilku sztuk złota? Świątynię trzeba odbudować, sama rozumiesz. Jasne, odrzekła Midnight. Bogowie i złoto i 2 tygodnie minęły. Zauważyła, że pomieszczenie znów zaczyna wirować. Za okna doszedł niespodziewany hałas. Midnight wyjrzała przez nie i zobaczyła, jak Annelie prowadzi przez polanę konia, który spojrzał prosto w okno. Zaczęła gwałtownie oddychać. Stworzenie pod opieką Annelie miało 2 głowy. Rzecz jasna, od kiedy bogowie przybyli do krain, zaszło parę zmian, powiedział Brenham, a jego ton stał się pewien wyrzutu. Nie próbowałaś jeszcze używać jakiejkolwiek magii, nieprawdaż? Czemu? Magia stała się niestabilna, od kiedy bogowie zstąpili do krain. Lepiej nie rzucaj żadnych czarów, o ile nie zależy od tego twoje życie. Midnight usłyszała, jak Annelie nazywa każdą z głów rumaka innym imieniem i prawie się roześmiała. Pokój zaczął dziko wirować, a czarodziejka wiedziała dlaczego. Z powodu zaklęcia, jakie rzuciła. Spróbowała się podnieść i upadła w tył na posłanie. Przestraszony Brenham zawołał ją po imieniu i usiłował schwycić za rękę. Zaczekaj, nie jesteś jeszcze gotowa, by się gdziekolwiek wybierać. Poza tym drogi są niebezpieczne. Ale Midnight już stanęła na nogi i skierowała się ku drzwiom. Przykro mi, ale muszę dostać się do Arabel, powiedziała, wybiegając z pomieszczenia. Być może tam ktoś mi będzie w stanie opowiedzieć o tym, co działo się w Fejrunie przez te kilka ostatnich dni. Brenham obserwował, jak Midnight skierowała się ku traktowi i potrząsnął głową. Nie, pani, wątpię, by ktokolwiek, być może z małym wyjątkiem mędrca Elminstera, potrafił ci w dzisiejszych czasach wyjaśnić, co zdarzyło się w krainach.